Dwóch nastolatków, prowadząc rower górski, szło chodnikiem. Na widok policji obaj mężczyźni zaczęli się nerwowo zachowywać. Jak się okazało, nie bez powodu. Jeden z nich trzymał rower górski, który się później okazało był kradziony. Przy 16-latku policjanci znaleźli marihuanę. W trakcie dochodzenia policyjnego wyszło na jaw, że 17-latek był już wcześniej karany za kradzieże. Funkcjonariusze ustalili, że 17-latek ma już na swoim koncie przestępstwa takie jak kradzieże z piwnic oraz kradzieże rowerów i został on zatrzymany i przebywa w policyjnym areszcie. 17-latkowi za przestępstwo kradzieży grozi do 5 lat więzienia, natomiast młodszym kolegom zajmie się sąd dla nieletnich.